Dzień dobry. Tu Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. W niedawnym filmie poruszyłem temat suplementacji Omega 3 i poważnego błędu dotyczącego dawkowania tego suplementu. W dzisiejszym materiale chciałbym z kolei poruszyć kolejny, jeszcze poważniejszy błąd dotyczący jakości suplementu Omega 3, który może okazać się dla Ciebie toksyczny, jeśli nie dopilnujesz kwestii, którą zaraz poruszę. Zapraszam do oglądania. Oprócz dawkowania suplementów omega-3 niezwykle istotna jest także ich jakość. Suplementy utlenione nie będą wspierać naszego zdrowia, a wręcz mogą nam szkodzić. W jaki sposób dochodzi do utlenienia kwasów tłuszczowych omega-3? Tutaj warto zaznaczyć, że kwasy tłuszczowe omega-3, czyli wielonienasycone, długie kwasy tłuszczowe, są szczególnie podatne na utlenianie w przeciwieństwie do np. nasyconych kwasów tłuszczowych. Dlatego też. Kwasy tłuszczowe omega-3, czy też olejniany nie nadają się do smażenia i nie należy ich podgrzewać. I tutaj mamy pierwszą wskazówkę. Nadmierna temperatura jest czynnikiem, który znacząco sprzyja utlenieniu kwasów tłuszczowych omega-3. I tutaj ta temperatura wcale nie musi przekraczać 100 stopni, żeby ulegały one utlenianiu. Nawet wystawianie kwasów tłuszczowych omega-3 na światło słoneczne, czy na wysoką temperaturę zewnętrzną. Powoduje, że ulegają one utlenianiu, szczególnie jeżeli nie są odpowiednio zabezpieczone. Czynnikiem, na który nie mamy wpływu, jest także temperatura ekstrakcji i produkcji kwasów tłuszczowych omega-3, ponieważ jeżeli producent nie zadbał o to, by były one produkowane w odpowiedni sposób, to już na etapie produkcji zawierają one dużo utlenionych kwasów tłuszczowych. Producent może nie zadbać o odpowiednie warunki, zarówno jeżeli chodzi o temperaturę, jak i dostęp światła słonecznego podczas ekstrakcji. Takich kwasów tłuszczowych, co jest niezbędne dla ich jakości. I tutaj wspomniałem o świetle, ponieważ nadmierna ekspozycja na światło słoneczne, które też często wiąże się z nadmierną temperaturą, jest kolejnym czynnikiem, który sprzyja utlenianiu kwasów tłuszczowych, a następnym jest czas, jaki upłynął od produkcji suplementu. Wiadomo, że każdy suplement ma datę przydatności do spożycia, jednak kwasy tłuszczowe omega-3 wraz z czasem po prostu pogarszają swoją jakość i ulegają utlenieniu. Tutaj zarówno istotny jest czas, jaki upłynął od wyprodukowania danego suplementu, oraz to, jak dany producent przechowuje ten suplement u siebie w magazynach, czy jak go transportuje. Bo to niestety też może być problemem, że w magazynach w transporcie kwasy tłuszczowe omega-3 wystawiane są na niesprzyjające warunki. Na transport kwasów tłuszczowych omega-3 należy zwrócić uwagę szczególnie latem, gdy Suplementy zamawiamy przez internet i przez pewien czas wystawione są one na wysoką temperaturę. Na przykład czekając na nas w paczkomacie, a wiadomo, że temperatura latem staje się coraz wyższa i nierzadko przekracza 30 stopni, a temperatury powyżej 25 stopni są już niesprzyjające dla jakości suplementów. Jak wiemy, kwasy tłuszczowe omega-3 wspierają nasze zdrowie przede wszystkim poprzez zmniejszanie stanów zapalnych i zmniejszanie stresu oksydacyjnego, co określa tak naprawdę jakość tych suplementów. Jeżeli kwasy tłuszczowe omega-3 są utlenione, to nie będą one miały wpływu przede wszystkim na zmniejszanie stresu oksydacyjnego, ale zdecydowanie zmniejszy się także ich oddziaływanie na stany zapalne. Na temat suplementacji kwasami tłuszczowymi omega-3 istnieją tysiące badań, które w zdecydowanej większości wykazują ich korzystny wpływ na nasze zdrowie, jednak część badań takiego wpływu nie wykazuje, co może być związane z tym, że w tych badaniach nie użyto odpowiedniej jakości suplementów omega-3. Niestety w zdecydowanej większości badań naukowych nie zwraca się uwagi na indeks utleniania takich suplementów. I teraz bardzo ważne pytanie. Czy przyjmowanie utlenionych kwasów tłuszczowych omega-3 będzie w ogóle wspierać nasze zdrowie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Prawdopodobnie efekt będzie albo zdecydowanie zmniejszony, bądź też negatywny, ale optimum korzyści zdrowotnych, o których mówię w moich filmach. Osiągniemy jedynie, gdy korzystamy z dobrej jakości suplementów omega 3. Pod niedawnym filmem dotyczącym suplementacji omega 3 otrzymałem mnóstwo komentarzy dotyczących przeliczenia dawki kwasów tłuszczowych omega 3 w suplemencie na złotówki i na cenę porcji. Jednak praktycznie nikt w tych komentarzach nie zwracał uwagi, czy ten suplement jest utleniony, czy nie, zwracając uwagę jedynie na cenę za daną porcję. W takim razie, czy jest jakiś sposób, byśmy my, konsumenci, mogli sprawdzić, czy dany suplement jest dobrej jakości i czy jest on utleniony lub nie. Okazuje się, że jest taki idealny wskaźnik, który nazywa się Totox, i tak naprawdę mówi o potencjale antyoksydacyjnym danego suplementu kwasu tłuszczowego omega-3, ponieważ dotyczy on tylko takich suplementów. Jest stosowany głównie w Unii Europejskiej, gdzie świadomość konsumentów jest największa. W Unii Europejskiej określono, że można sprzedawać suplementy, które mają totox poniżej 25%, ponieważ im wyższy totox, tym większe utlenienie i tym gorszej jakości suplementy, a im niższy ten wskaźnik, tym lepsza jakość suplementów. Tymczasem w badaniach naukowych sprawdzono, że. Niektórzy producenci na rynek wprowadzają suplementy z indeksem Totox nawet rzędu 125, a także wyniki rzędu 40 czy 50 były również powszechne. Moim zdaniem, kierując się wyborem suplementów z Omega 3, należy wybierać takie, których indeks Totox nie przekracza idealnie 12 lub 10. Wartości rzędu 25 moim zdaniem są zdecydowanie za wysokie, a jeżeli chodzi o indeks Totox, jest on tak naprawdę wyliczeniem ilości nadtlenków oraz anizydyny w takim suplemencie. A dlaczego producenci suplementów nie podają wskaźnika Totox swoich suplementów? Przede wszystkim dlatego, że podanie tego wskaźnika wcale nie jest obowiązkowe i wyraża jedynie dobrą wolę producenta, a po drugie Totox należy zbadać samemu, to znaczy producent musi przebadać Totox swoich własnych suplementów. I oczywiście indeks Totox ulega zmianom. To znaczy, to, że w danej partii produktów mamy indeks Totox rzędu np. 10, wcale nie oznacza, że za pół roku te suplementy będą taką wartość utrzymywać, dlatego kontrola jakości powinna być regularna. Obecnie nie jest problemem zapytanie producenta o indeks Totox, jednak jeżeli ten indeks Totox jest niski w danym suplemencie, to prawdopodobnie producent będzie chwalił się tym na stronie, ponieważ jest to istotny czynnik wpływający na wybór danego produktu. Jeżeli producent nie podaje takiego indeksu na stronie lub też nie odpowiada na nasze pytanie dotyczące wskaźnika Totox, to należy unikać takich suplementów i założyć, że te produkty mają wysokie Totox. Już teraz zapraszam Cię do mojego niedawnego filmu na temat dawkowania kwasów tłuszczowych omega-3. Dzięki niemu dowiesz się, jaką dawkę suplementu należy stosować, żeby osiągnąć pełnię korzyści z suplementacji. Kliknij tutaj w ten ekran, który przeniesie Cię do filmu, a ja się już z Tobą żegnam. Do zobaczenia.